Dzień dobry, cześć kukuryku, witajcie. Otrzymałem na wewnętrznej grupie zapotrzebowanie na pozytywne wideo, na pozytywny film. Ludzie są przytłoczeni tymi ostatnimi informacjami z ostatnich dni. Właściwie dobrych wiadomości próżno szukać. Zacznijmy może od tego, dlaczego ta sytuacja jest taka zła. Słuchajcie, w marcu 2020 roku, kiedy usłyszałem o tych wszystkich historiach, znaczy jeszcze w lutym, kiedy tam słuchaliśmy doniesień z Chin, zacząłem już mieć przeczucie, że coś dziwnego wisi w powietrzu. Ja wówczas byłem z praktycznego punktu widzenia osobą bezdomną, bo co prawda pracowałem, zarabiałem całkiem nieźle, ale już w styczniu zdałem mieszkanie w Anglii, w Wielkiej Brytanii, byłem w Londynie i prowadziłem sobie takie życie, mieszkając po hostelach. Nie miałem stałego zameldowania. No, hostele w weekendy to wiadomo, jakiś hotel, bo na ofertach można było wyrwać, także pojeździłem sobie troszeczkę. W każdym razie, do czego zmierzam? Byłem w takiej sytuacji, że cały mój dobytek miałem w małym plecaku. Taki plecak, zresztą do dzisiaj mam taki zwykły plecak, który większość z nas gdzieś tam posiada do codziennego chodzenia. To nie był żaden plecak turystyczny. I jak zobaczyłem informacje o tym, co się dzieje w Polsce, Wielka Brytania zapewniała wtedy, że nic tutaj wielkiego się nie będzie działo. Postanowiłem, że ja jednak będę zjeżdżał prawdopodobnie. Lotów już nie było. Pozamykane wszystkie właściwie lotów do Polski. Anglia twierdziła, że nie zamykamy, ale nagle przychodzi informacja, że tutaj szkoła, w której pracuję, zamyka się właściwie dzisiaj. Basen, na którym uczę pływania, zamyka się dzisiaj. Dostałem informację z dnia na dzień, tak? W hostelu, w którym akurat jestem, zaczyna iść plotka, że właściwie nie przyjmują już nowych rezerwacji. W związku z tym, jak ktoś ma rezerwację do piątku, no to ona do piątku jest ważna i tyle. Chwyciłem telefon, kupiłem pierwszy bilet, jaki był dostępny w ogólnie zgadzającym się kierunku, czyli akurat na Berlin. Doleciałem do Berlina w czwartek, 19 marca, z tym plecakiem, który miałem przy sobie, i to mnie uratowało. Ale chcę powiedzieć, dlaczego tak zrobiłem, ponieważ widziałem już wtedy, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysu wytworzonego sztucznie. No te doniesienia, nawet te najbardziej alarmistyczne, które były z Chin, no to przecież było wiadomo, że to nie jest jakiś bakcyl, który zabija 50% czy tam 70% ludzi, tak? Więc jeśli nagle zamykamy wszystko, to tutaj ktoś z czymś przesadza grubo. Jeśli ja to wiedziałem, będąc nauczycielem pływania z dyplomem szkoły filmowej z Polski, wiedziałem, że te działania doprowadzą w krótkim czasie do gigantycznych problemów, no to ci, którzy to wprowadzali, też musieli wiedzieć. Także mamy tutaj do czynienia z kryzysem wywołanym w sposób świadomy. W sposób świadomy i to jest, wiecie, w lotnictwie to się nazywa kontrolowany wlot w ziemię. Znacie taką ostatnio dużą, z ostatnich lat dużą tragedię lotniczą, która właśnie miała przebieg w ten sposób, że piloci cały czas mają kontrolę nad maszyną,
nic się nie zepsuło, żaden system nie przestał działać, samolot wlatuje w ziemię. I to dokładnie to, taką samą sytuację mamy w tej chwili. Wszystkie systemy kontrolowania państwa teoretycznie oczywiście działają tak, jak powinny. A pomimo to kolejne decyzje podejmowane są błędne i prowadzą do coraz gorszych rezultatów. To co w tym można znaleźć pozytywnego? Słuchajcie, przypomina mi się taki film Lone Survivor sprzed paru lat. Grupa żołnierzy sił specjalnych amerykańskich ma do wykonania misję gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, nie pamiętam czy to w Afganistanie, to chyba w Afganistanie się działo. No i misja, jak to misja wojskowa, zaczyna się i się wszystko pieprzy, tak? Zostają gdzieś tam wykryci. W jednej chwili stają się ze specjalistycznych łowców, zabójców, stają się zwierzyną ściganą. No ale jaki jest nastawienie tych chłopaków, tych ludzi? Oni oczywiście walczą. Walczą w ten sposób, że jeden staje obok drugiego i tego drugiego wspiera. Bardzo ważna rzecz. Są gotowi poświęcać się dla siebie, ale scena, o której mówię, taka charakterystyczna, kiedy już tam zostało ich dwóch bodajże i są ostrzelani, spadli z jakiejś przepaści, porozbijani i zaczynają rozmawiać. I jeden pyta drugiego, słuchaj, jak tam u ciebie? Ma rozbitą całą twarz. No, ledwo widzę tam na jedno oko, drugie mam chyba wybite. No, czyli w zasadzie widzisz, tak? No tak. Noga, jedna jest złamana, chyba druga zbita. No, czyli w zasadzie możesz się poruszać, tak? Mogę. Ręka wystawiona chyba z barku, poobijana. No, ale strzelać możesz? Mogę. No, czyli ręce masz w zasadzie sprawne, tak? I w ten sposób właśnie ci ludzie do tego podchodzą. Facet, taka piękna scena, niewiarygodna mi się wydawała, zupełnie przestrzelony już, zupełnie jest tam z karabinu, krwawi i zaczyna sobie gliną zatykać te rany. I nagle się okazuje, mówię, co za bzdurna, w ogóle bezsensowna scena. Wiadomo, że tutaj rano to trzeba oczyszczać, żadnych zabrudzeń. A tutaj facet sobie glinę wtyka w dziurę, z której mu krew leci. Zaczynam o tym czytać i się okazuje, że to jest jak najbardziej metoda działająca, wypróbowana wielokrotnie. Oczywiście lepiej jest używać czegoś innego niż gliny, ale jeśli stoisz wobec takiej sytuacji, że za minutę się wykrwawisz albo dostaniesz jakiegoś tam zakażenia za dwa dni, no to oczywiście jest to zachowanie jak najbardziej racjonalne. Więc patrzymy na siebie i mówimy tak, mamy dwie ręce, mamy. Jesteśmy w miarę w tej chwili zdrowi, tak. Mamy możliwość jeszcze poruszać się, mamy możliwość decydować, czy preparat jakiś przyjmujemy, czy nie przyjmujemy. Nie ściga nas w tej chwili jeszcze żaden weterynarz z grupą jakichś łapiduchów, żeby nas tutaj siłą zoperować. Nie ściga nas. Patrzmy, orientujmy się, podejmujmy rozsądne decyzje. I to, co najważniejsze, grupa zaufanych przyjaciół, znajomych, z którymi wiemy, że w razie, gdyby coś tam się działo, zawsze możemy działać. Słuchajcie, zakończę film tą zakończeniem tej historii mojego powrotu do Polski. 19 marca znalazłem się w Berlinie, pojechałem pociągiem na granicę, przeszedłem pieszo granicę, zostałem zbadany przez
strażaka w kombinezonie malarskim zbadał mi temperaturę, kazał mi iść, wszedłem do Polski, mówię, dobra, super, jestem w Polsce, tutaj już się jakoś ogarnę. A tymczasem w Polsce panika była taka, że ludzie na mój widok uciekali. Szedłem od granicy, ludzie uciekali w popłochu. Telefon pada. Co tutaj robić? Jest 200 km do domu, czy tam 250. Mówię, pójdę pieszo. Pukam w jedne drzwi, w drugie drzwi. W trzecim miejscu ktoś wreszcie mi otworzył w bardzo miłym hotelu. Hotel Kaliski, zresztą polecam wam, jak kiedyś będziecie w potrzebie. Świetni ludzie pozwolili mi podłączyć na chwilę telefon. Zadzwoniłem do kumpla, kumpel mówi, słuchaj, za chwilę, jeśli będzie źle, za chwilę u ciebie jestem. Za 2 godziny przyjadę samochodem. Nie zdążyłem odłożyć telefonu, podchodzi do mnie jakiś koleś, mówi, słuchaj, tam z Rzepina jedzie pociąg, ja cię zawiozę. I w ciągu 5 minut z wygnańca, który miał przed sobą tam 2,5 dnia drogi pieszo do domu, za chwilę siedziałem w samochodzie, byłem w pociągu, miałem już umówione, gdzie można wylądować, gdzie odbyć kwarantannę, bo oczywiście tego też nie miałem. Wiadomo, że te kwarantanny w tamtym momencie wszyscy traktowali ze śmiertelną powagą po prostu. I tutaj już nie miałem jakby jak to tutaj od innych, nawet nie chciałem od nikogo nic wymagać, więc miałem miejscówę nagraną. Także zapłaciłem temu facetowi, miałem gotówkę w kieszeni. To jest też bardzo ważne. Gotówka albo jakieś sensowne środki wymiany i w ciągu dosłownie 5 minut moja sytuacja z zupełnie beznadziejnej stała się znowuż normalna. Także jeśli się znajdujemy w takiej sytuacji, pukamy, prosimy o pomoc, mamy coś do zaoferowania w zamian i powinno być ok. Ale najważniejsze, słuchajcie, trzymamy się razem, nie dajemy się skłócić. Mamy grupę zaufanych przyjaciół, którzy za nami staną w razie czego. I tyle. Dopóki jest powietrze w płucach, dopóki mamy krew w żyłach, wszystko jest dobrze. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Myślę, że takie tematy, jak się przygotować teraz do różnych rzeczy, trzeba będzie poruszać. Dużo ludzi o to pyta na grupie i widzę, że już tam się wymieniają jakieś porady, książki. To wszystko, do tego wszystkiego warto mieć dostęp. Zapraszam do wyrażania swojej opinii. Jeśli macie jakieś fajne rady, jak się tutaj zabezpieczać wobec tego, co tutaj się dzieje w tej chwili, wrzucajcie. Wyrażajcie swoją opinię do góry, w dół, jeśli coś wam się nie podoba. Jak najbardziej też zapraszam do tego, żeby to powiedzieć. Zwłaszcza jeśli jest to sensownie uzasadnione, no bo jakieś tam wyzwiska czy coś. Ja się nie obrażam oczywiście, ale one nic po prostu nie wnoszą. Pozdrawiam serdecznie, do następnego, cześć.